Słuchajcie, nie można odwiedzić Japonii i nie przespać się w hotelu kapsułowym. Każdy z nas o tym słyszał. Trochę z przerażeniem, jako o nowince technicznej albo dziwactwie Japończyków. Co to w ogóle jest? Jak można spać w czymś takim? Wielu z Was mnie pytało, czy był jak w trumnie, albo czy był jak w szafie. No to Wam wszystko teraz pokażę. Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, jak człowiek wchodzi tutaj do naszego hotelu, to jest zdjęcie butów. Możecie sobie wypożyczyć kapcie za 100 jenów, to jest niedużo, ale spokojnie można też chodzić na bosaka. Przysięgam Wam, że człowiek nie brudzi skarpet. Tu jest po prostu tak czysto. Dobra, i to są moje białe skarpy i przeszłam po całym hotelu i dużo razy. Moja biała skarpa od drugiej strony, proszę. Jest biała nadal, widać to? Widać bardzo dobrze, zero brudów. Tutaj mamy miejsce, z którego się bierze piżamę, bo w takim hotelu dostajemy swoją własną piżamkę. Są szczotki do zębów, są szczotki do włosów. Tutaj macie szafki na buty. No i taką przestrzeń ogólną. Czyli tutaj można z tego korzystać, zjeść, naładować się, przynieść sobie śniadanie z jakiegoś sklepu, albo się spotkać i pogadać. W momencie, kiedy dostaniemy już naszą kartę, teraz Wam pokażę, jak ona wygląda, to możemy pójść na górę. Teraz uwaga. Piętro czwarte jest tylko dla dziewczyn. Z ciekawostek na podłodze w windzie też macie wykładzinę. Oraz w momencie, kiedy się czekujecie, musicie podać swój wiek na przykład, nie tylko płeć, bo będziecie odpowiednio przydzieleni. Naprawdę. Ja trochę, słuchajcie, złamię zasadę, dlatego że tam można kręcić, mam nadzieję, że nie będzie ludzi. Dobra, wychodzimy. Idziemy korytarzem, niezbyt pięknym. Jeszcze Wam pokażę po drodze taką zwykłą łazienkę. Proszę bardzo. No to jest śmieszna rzecz, zapal się światło, że tak jak możemy chodzić na bosaka wszędzie, to do łazienki zakładamy kapcie. I one tutaj są idealnie ułożone. Zakładamy sobie te plastikowe kapcie i możemy wejść dalej. Natomiast jest tutaj niezwykle czysto. Przykładam. I wchodzę do środka. No i teraz najpierw na tę stronę, bo to jest miejsce, gdzie można sobie przechować bagaż. Wysuszyć rzeczy, odłożyć cokolwiek. I rzeczywiście to się sprawdza. Na początku, kiedy tutaj byłyśmy, to wzięłyśmy z recepcji takie łańcuchy specjalne, żeby przyczepić te bagaże, tak jak rowery. Nie ma sensu. No i teraz wchodzimy do tej przestrzeni sypialnianej. Jak widzicie, kapsuły są na górze i na dole. Jaki on numer? 442. Tu. Czyli dół. Robię tak. No i jestem w domu. Intymność? No może być. Proszę. Ile tutaj jest metrów? No słuchajcie, metr na dwa, to dwa metry są kwadratowe. Dosyć nisko. O, stanąć tutaj się na pewno nie da, ale są też takie hotele kapsułowe, w których człowiek staje. Piżamka, o której Wam mówiłam, jest w tym miejscu. Mamy telewizor, mamy nawiew, można go włączyć. Jest bardzo niewielka szafka, jedną wepchnęłam plecak, zaraz Wam pokażę. Pyk, ale się jakoś zmieścił. I teraz powiem Wam jedną rzecz. W takim hotelu kapsułowym można się naprawdę nieźle wyspać. Bardzo wygodny materac, bardzo wygodna poduszka. Jest tutaj czysto, jest tutaj cicho, bo nikt nie nagrywa niczego tak jak Szalonowska. Wszyscy siebie szanują po prostu. Natomiast pokazałam Wam toaletę, ale prawdziwym czadem to jest tutaj publiczna łazienka, a właściwie łaźnia. No i to jest moment, kiedy można sobie zrobić szybki masaż, potem szybko po prostu iść spać. Zajmuje to 4 minuty, Dorota jest przeciwko temu, ja w ogóle nie wiem dlaczego.
Zdążyłam myć zęby, umyłam się cała, nakremowałam się super kremem. Morską nadal jest na etapie kolejnych jestem produktów. Jestem na ostatnim etapie. Dobranoc, Gosiu. Krem. Jak wyszła pani goła jabłonka stamtąd, więc możesz potem nagrać onsen, skoro lubisz łamać zasady, dobrze? Dobra, i słuchajcie, to jest właśnie prysznic. Typowe prysznice w modelach kapsułowych. Z wygodnym siedzonkiem. Świetnie przygotowane kosmetyki. O, kilka jest takich stanowisk. I tutaj się właśnie bierze prysznic. Po to. Nie tylko po to, żeby się umyć, ale po to, żeby się oczyścić przed wejściem do onsenu. To jest tradycyjny basen. Generalnie powinna być woda z gorącego źródła, ale zazwyczaj w takich hotelach po prostu jest to podgrzewana woda mineralna. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, bądźcie czujni, subskrybujcie, dawajcie kciuki w górę, komentujcie. No i dzięki za to, że jesteście z nami.